Dwa pirackie światy zderzą się wraz ze startem nowej aktualizacji Sea of Thieves Piracki Żywot. Oryginalna historia, podczas której przeżyjesz przygodę u boku kapitana Jacka Sparrowa oraz innych postaci z Piratów z Karaibów Disneya. Ta aktualizacja przynosi również początek całkowicie nowego sezonu, więc obierz kierunek na przygodę, gdy zdradzimy Ci więcej szczegółów sezonu trzeciego Sea of Thieves. Sezon trzeci rusza z 5 całkowicie nowymi opowieściami, gdzie Ty i Twoja załoga będziecie podróżować razem z kapitanem Jackiem Sparrowem, aby odkrywać nowe lokacje, rozwiązywać zagadki i bronić Sea of Thieves przed nadciągającą ciemnością. Ci, którzy mają odwagę, by uratować piracki żywot, zostaną nagrodzeni osiągnięciami, komendacjami i nowymi przedmiotami. Między innymi elementami zatopionego statku smutku oraz kapeluszem i żaglami przeklętego kapitana. Nawet poza 5 nowymi opowieściami gracze muszą mieć się na baczności. Morza się zmieniają i z głębin poniżej fal i przestrzeni poza zasłoną pojawią się nowi przeciwnicy. Podczas swoich przygód zmierzysz się z syrenami, zjawami z Morza Potępieńców oraz różnorodnymi skorupiakami, które są gotowe, by zakończyć Twój ostatni rejs. Razem z nowymi zagrożeniami do odparcia, sezon trzeci przyniesie nowe próby oraz kolejne 100 poziomów zniewalających nagród, do których możecie dążyć i które są darmowe dla wszystkich graczy. Znajdziecie tam części do statku Błękitnego Horyzontu oraz zestaw ubrań Zuchwałego Zwodziciela. W przepustce znajdziecie również nagrodę tylko dla legend piractwa, czyli kurtkę Satsa z konstelacjami oraz galion Bromu Potępieńców. Sezon trzeci przyniesie również nowe nagrody emisariusza, więc wspinaj się po szczeblach dla każdej kompanii oraz odkryj te fantastyczne nowe części statku oraz bronie. Mamy dla Was również całkowicie nową przepustkę grabieżcy, dostępną jako opcjonalny zakup, która odblokowuje możliwość zdobycia aż 11 całkowicie nowych przedmiotów. Możecie zdobyć m.in. części statku Burzowej Furii, kostiumy Lśniącego Pegaza, bronie oraz całkowicie nowe emotki z brońmi. Aby świętować początek sezonu trzeciego Sea of Thieves, pirackie Emporium zostało zaopatrzone przedmiotami inspirowanymi piratami z Karaibów Disneya. Zmierzaj ku nowym horyzontom w dobrym stylu z kostiumami kapitana Jacka Sparrowa i jego załogi oraz wraz z 8 nowymi emotkami kapitana Jacka Sparrowa. Jest tam nawet nowy kundelek, który dołączy do Twojej załogi. Przedstawiamy psa więziennego, który otworzy serce nawet najbardziej gadatliwych piratów. Przygotuj się na walkę z nowym pakietem broni oraz wyrób sobie reputację na morzu razem ze statkiem Wiecznej Wolności. Jest to hołd dla najszybszego statku, który kiedykolwiek pływał na morzach. Przygotuj się na niesamowitą przygodę z kapitanem Jackiem Sparrowem i ratowanie pirackiego żywota. Dzielnie walcz z nowymi przeciwnikami, zgarnij nagrodę i jeszcze więcej w sezonie trzecim Sea of Thieves.